Siemandero, siemandero. Dzisiaj środa, Holandia. Czwarty. Jaki czwarty? Jest kwiecień 20 kwietnia. Boom. Taka jest ten datka. Dzisiaj jestem z taką brzutką małą odnośnie takiego zakupu niedawno poczynionego w Kringloopie, a mianowicie takich zestawu trzech świeczek. Bo już się wygadałem, ale miała być niespodzianka. Myślałem, że zgadniecie, czy to są jakieś szklanki do napojów, czy do drinków. Dobra, słuchajcie, tak to wygląda. To kosztowało 10 jureczków. Jest ładowarka, jest baza. To się, słuchajcie, w ten sposób nazywa. Imageo Candlelight Charger Base. No i można to sobie spokojnie znaleźć na internecie, poczytać o tym. Są jeszcze zestawy 6 sztuk na raz. Do tego jest oczywiście oryginalna tam ładowareczka. Tu ją się tam z tyłu wpina. Pyk. I to tyle. I ładują się indukcyjnie. Czyli bezprzewodowo, nie ma tu żadnych wpinek, magnesów, niczego. To są te kubki, szklanki. Są tak z prawdziwego szkła, takie dymione szkło. Są, proszę, pod spodem napisik, jak będzie kiedyś tutaj jakaś ostrość. Oświetlenie mam chyba trochę za mocne, ale nieważne. Złapał tryb makro, IP44 wodoodporność, jakieś tam zachlapania. No i o co tutaj chodzi? To są świeczki, które dają bardzo fajne, naturalne światło wieczorem, ale też w ciągu dnia. Słuchajcie, są też bezpieczne z uwagi na to, że no nie mają ognia, tak? Fizycznie nie mają żadnego ognia, nie trzeba używać do nich zapalniczek. Jak również, co jest tutaj bardzo też ważne, nie ma żadnego zapachu, wiecie, jak się gasi świeczkę, knota. Niektórzy tego nie lubią, jak ten dym później czuć w całym pokoju bądź tam sypialni. No i to tyle. To jest też bezpieczne dla dzieci, także dla niektórych jest to ważne. Dobra, i powiem wam teraz, jak to działa. No bo zasada działania jest bardzo prosta. Baza indukcyjna, którą się tutaj naciska guzik do ładowania. I ona sobie już ładuje tyle, ile potrzebuje te świeczki. Świeczki sprawdziłem od godziny 18 wieczorem do następnego dnia, do godziny 12 w południe. To już później wyłączyłem. Świeciły się non-stop. Także można powiedzieć, że prawie dobę wytrzymałem na baterii. Tu w środku jest dioda E10 o takim oznaczeniu. No i teraz się pewnie zastanowicie, bo już mi się włączyła, czekajcie. Teraz się pewnie zastanowicie, gdzie to się włącza, bo tu tak, ani tutaj nie ma nigdzie przełącznika, ani nic. A więc włącza się bardzo fajnie. Zobaczę, jak tutaj. O! Zgaszę światełko. Specjalnie tutaj w kuchni przyszedłem, żeby wam pokazać, bo będę mógł tutaj też nad okapem zgasić i będzie ładny efekt. A włącza się bardzo prosto i wyłącza poprzez skierowanie ich w dół. No i zobaczcie, tak to wygląda. Dodatkowo ten płomień mryga, co daje tak, wiecie, ściemę, że macie naprawdę prawdziwy płomień w środku. I macie jedna świeczuszka, druga świeczuszka, zapalę wam trzecią, zgaszę okap. I zobaczcie, jak to kozacko pięknie wygląda. Oczywiście one nie muszą być na tej podstawie, tak? Sobie to zdejmiemy, podstawę na bok. Bum. No czyż naprawdę nie wygląda to... Naprawdę, no robi to fajny nastrój. No ja jak pierwszy raz to zobaczyłem, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Myślałem, że to będzie, wiecie, jakaś taka zwykła po prostu dioda, która się będzie świeciła światłem ciągłym. Nawet nie miałem pojęcia, że w ogóle Philips takie świeczki robi, że są takie świeczki. I jak to po prostu odpaliłem wieczorem, to ja i po prostu, i Agnieszka, jesteśmy w głębokim szoku. Jak to działa, jak to funkcjonuje. No i tutaj normalnie, zobaczcie, żeby to wyłączyć, obracacie ją do góry nogami. Świeczka się już nie pali. Żeby ją włączyć z powrotem, odwracacie. Nie, no to jest po prostu genialne. Czytałem opinie
ludzi, którzy kupili te zestawy, to są pod wielkim wrażeniem, używają tych świeczek praktycznie codziennie. A niektórzy nawet dokupili sobie drugi zestaw, trzeci zestaw i mają po mieszkaniu porozkładane, czy tam po jakimś tam domku, gdzie tam mieszkają. Także bardzo fajne, bardzo klimatyczne urządzenie. Nie wiem, dokładnie nie sprawdzałem, ile to nowe kosztuje. Chyba już ich nie produkują nawet. One na pewno z kilka lat mają. Natomiast no słuchajcie, jak bateria prawie wytrzymuje, wiecie, 24 godziny, a ktoś to też używał, no to myślę, że jest to naprawdę fajny sprzęcik, godny polecenia. Oczywiście jak się bateria w nich skończy, świeczki się wyłączają. Nie może być inaczej. Mogą również się świecić na bazie, podczas gdy są ładowane. Również one normalnie pracują, jeżeli się rozładują, nie musi czekać, wiecie, 2-3 godzinki, aż się gdzieś tam podładują, tylko normalnie one se stoją, dajecie press charge i dziękuję. I sobie czekacie ileś godzin i z powrotem prawie na następną dobę, no możecie mieć fajny nastrój. Także jeżeli gdzieś to wyhaczycie na internecie, nie wiem, czy to można gdzieś kupić online, jakieś używane, czy może Philips już coś nowego wymyślił w tej kwestii, pewnie tak, jak znam tą firmę, to śmiało uderzajcie, bo jak widzicie, nastrój jest piękny. Gdy jest ciemno, to wygląda jeszcze lepiej, gdy jest taka już praktycznie noc. Gdy idziecie spać, gasicie wszystko, telewizor, światło, jakąś lampkę. Naprawdę fajny klimat, nawet jak się wieczorem gdzieś przebudzicie, znaczy w nocy przebudzicie, to nie jest w pokoju mrok, tylko normalnie sobie wstajecie, światło nie jest nachalne, nie jest natrętne, nie rozbudza. Także warto o czymś takim pomyśleć. Mówię, widziałem jeszcze zestawy, że było na ładowarce 6 tych świeczek. I sam się zastanawiam, jakbym gdzieś dorwał, to jeszcze bym jeden zestaw kupił, bo 3 to trochę mało. Nawet do łazienki można sobie je też dać, bo właśnie chodzi o tą wodoodporność, to IP44, że to może właśnie stać spokojnie w łazience, gdzie jest jakaś para wodna, gdzie jest wilgotno, gdzie bierzecie jakiś gorący prysznic. No i tyle. To tym miłym akcentem. Do następnego mordeczki. Szczerze polecam ten zakup. Yo, trzymajcie się.